Genialna formuła, świetne produkty, pomysł, żeby połączyć w ogóle kurpiowskie jedzenie, czyli nasze polskie, trochę inne, z amerykańskim burgerem, strzał w dziesiątkę. Jeśli wrzuci się kawałek mięsa, on nie ma czasami szans z kurpiowskimi rzeczami, to znaczy z kaszą gryczaną i na przykład kaszą jaglaną. Wygrały one. Poziom wysoki, fajny, dziewczyny zawsze dobrze gotowały, to się zawsze sprawdza, tylko mniejsze porcje, mniejsze kawałki do degustacji. W dzisiejszych potrawach praktycznie w każdej można było znaleźć odniesienie do naszej lokalnej tradycji kurpiowskiej, czy w postaci dodatku żurawiny, sarniny, dzikich właśnie dodatków. Niemniej dla mnie jest ciągle mało, bo chciałabym, żeby one były wiodące, a nie były tylko akcentem. Żeby dekoracja nie dominowała nad treścią, bo skupiamy się jako komisja po prostu na jakości wyrobu kulinarnego. Otoczenie owszem, ale ono nie jest nadzwyczaj punktowane, żeby energia była skupiona na dobrym wykonaniu. Uważam to za wspaniały pomysł. Jestem jak najbardziej za promocją potraw kulinarnych dotyczących naszego regionu, bo w końcu stąd jesteśmy i co nasze powinno być najlepsze. Ze względu na to, że jak to jest trzecia edycja konkursu i z roku na rok ma coraz więcej chętnych do udziału, widzę, że to może być fajny pomysł na nadanie nowego tchnienia w tradycyjną kuchnię kurpiowską, na jej otwarcie na nowe wzorce, a jednocześnie na pokazanie, jak bardzo ona może być inspirująca, zdrowa, gdzie ten klasyczny amerykański burger jako bomba kaloryczna, jako tak zwany fast food, może zamienić się w pełnowartościowy posiłek, gdzie możemy zamienić mięso na kotlety z kaszy, które właśnie zostały przez nas nagrodzone, na naturalne sosy, na dodatki z naszych tutaj ogrodów. Budzą się kadrowe misie i masowo puszczają lak. Odkurzają swe gitary i niedzielny biorą strój. Nowe pieśni jak armaty wytaczają światu w ból. I znowu drogę rusza czas. I znowu drogę. Tam, gdzie ciągnie nas. I znowu drogę po marzenia i pośpiech. I naszą młodość, co gdzieś na szlaku zgubiła się.